Kolejne słowo jest obowiązkowe w transporcie. Każdy, kto pracuje, kto planuje, kto gdzieś tam na horyzoncie ma myśl, że będzie pracować w transporcie międzynarodowym, musi znać to słowo. Odkryłem spisek. A conspiracy. Taki spisek kierowców ciężarówek. Tak, wiem. Umówiliście się. Pod moimi ostatnimi materiałami dostałem mnóstwo komentarzy w stylu. Zrób coś dla kierowców ciężarówek. Pracuję w transporcie. Zrób coś dla mnie. Nagra jakiś materiał dla kurierów. A ja przecież nie mogę dać się zdominować. Angielski przecież musi być dla wszystkich, a nie tylko dla określonych grup. Dlatego słuchaj uważnie. Ten materiał może wygląda na pierwszy rzut oka, że jest on przeznaczony dla kierowców ciężarówek, dla osób, które pracują w transporcie. Ale tak naprawdę słowa, które są tutaj zawarte, przydadzą się każdemu. A teraz już całkiem poważnie. Jeżeli ty pracujesz w takim zawodzie, Jeżeli twój znajomy brat czy mąż jest kierowcą ciężarówki, czy jest na przykład kurierem, to koniecznie podrzuć ten materiał. Ale jeżeli Ty kompletnie nie interesujesz się ciężarówkami, to ten materiał także jest dla Ciebie, ponieważ gwarantuje Ci tutaj masę codziennych, przydatnych, praktycznych i bardzo popularnych słów. Tak więc w tym krótkim, kilkuminutowym materiale przedstawię Ci kilka słów, które omówię, do których dodam zwroty, ale pamiętaj, że jest to tylko taka malutka zajawka, takie zachęcenie Cię do dalszego poszukiwania. Nie przedłużając, już zacznijmy od pierwszego chyba najważniejszego słowa, czyli ciężarówka, jak w ogóle powiedzieć po angielsku. Ciężarówka. No bo my podobno błędnie mówimy tir. Mówimy też ciężarówka, ale mówimy tir i wtedy każdy widzi ten wielki samochód. Nie ja wiem, kierowcy ciężarówek pewnie teraz się denerwują, nie mówi się tir. Ja tam nie wiem, nie znam tych wszystkich rozróżnień. Natomiast w języku angielskim mamy kilka możliwości. Możemy powiedzieć na przykład truck. I prawdopodobnie większość Amerykanów użyje takiego słowa truck. Tak trochę brzmi jak traktor. Skojarz sobie traktor, takie duże urządzenie, duży pojazd. Zaś mam wrażenie, że większość Brytyjczyków użyje takiego milutkiego słówka lorry. Wręcz Idealne imię dla córki Lori! I przyjdzie teraz, ktoś ci powie truck and lorry, to nie jest to samo, one się od siebie różnią wieloma rzeczami. Może i się różnią. Pewnie tir różni się czymś od 18-osiówki. Ja tam nie wiem. Natomiast wierz mi, że na słowo ciężarówka najczęściej usłyszysz właśnie te dwa słowa. Oczywiście zdarzą się też jakieś skróty typu HGV, czyli Heavy good Vehicle. To słowo vehicle, tak mniej więcej ono brzmi, też warto znać. Też będziesz go używać bardzo często jako pojazd. So heavy goods jakieś ciężkie towary, czyli taki pojazd do przewożenia ciężkich towarów. Zatem, ty, jeżeli jesteś takim kierowcą, musisz zastanowić się, jak na ciebie mówią w twojej branży. Oczywiście twoi anglojęzyczni koledzy. Jednak gwarantuję ci, że jeżeli powiesz w Stanach I am, czy też I'm a truck driver, czy w Wielkiej Brytanii powiesz I'm a lorry driver, to każdy cię zrozumie. Bez najmniejszego problemu. Nie pomylą cię z taksówkarzem, nie pomylą cię z marynarzem, ani nawet z piosenkarzem. Każdy będzie wiedział, że kierujesz jakimś dużym pojazdem. Kolejne słowo jest obowiązkowe w transporcie. Każdy, kto pracuje, kto planuje, kto gdzieś tam na horyzoncie ma myśl, że będzie pracować, w transporcie międzynarodowym musi znać to słowo. Load, bardzo ważne słowo w angielskim, także w codziennym angielskim, które oznacza po prostu ładować, załadowywać coś. Jeżeli ładuje jakiś program, czy być może jeżeli ładowało się to wideo, to tak naprawdę zostało tam użyte słowo load. Natomiast załadunek jako ta czynność może zostać określona mianem Loading, czyli po prostu ładowanie. Z kolei, jeżeli Twój pojazd jest już załadowany towarem, to wtedy możesz powiedzieć loaded. I am loaded, czyli załadowany, czy też naładowany, bo przecież telefon też może być loaded. A w większości będzie to powtórzenie, jeżeli wcześniej nie zdarzyło Ci się o tym słyszeć, to już nasz nowe, bardzo przydatne słowo. A jeżeli się śpieszy i ktoś Ci pogania, cały czas dzwonią telefony, możesz wtedy powiedzieć I'm not loaded yet. Pamiętamy yet z jednej z poprzednich lekcji, czyli jeszcze nie jestem załadowany. Natomiast ten proces odwrotny, czyli rozładowywanie, Rozpakowywanie, wystarczy do tego słowa i do tego słowa dodać un, a właściwie un, jeżeli byśmy mówili po polsku. So unload, rozładowywać, unloading, rozładunek. I tutaj taka ciekawostka gramatyczna. Być może zauważyliście, że to słowo ono może być w zdaniu z present continuous, może być jak najbardziej czasownikiem, który oznacza, że teraz, w tym momencie się rozładowuje. Czyli może na przykład powiedzieć: I am unloading now. I am unloading. Czyli ja się teraz rozładowuję. My phone is unloading. Czyli mój telefon dosłownie jakby jest rozładowujący się. Ale jak najbardziej też to słowo jest jakby rzeczownikiem. So I'm waiting for my unloading. Czekam na rozładowanie. And I am already unloaded. Czyli już jestem rozładowany. I jeszcze raz przypominam, tego słowa może użyć także ktoś, kto mieszka w jakimś anglojęzycznym kraju, zamówił lodówkę i prosi o rozładowanie. So could you unload it, please? O! Unloading included, czyli to rozładowywanie wliczone w ceny. Dla każdego? Dla każdego. Ale coś na tych wszystkich trucks and lorries musimy przecież przewozić. Czyli musimy mieć cargo. Zobacz, jakie to teraz jest logiczne. Samochód, Brytyjczyk by powiedział na przykład car, Amerykanin pewnie car. And go. I jedziesz z tym. Czyli wrzucasz to na samochód i jedziesz. Czyli ładunek. Towar. Jeżeli ktoś teraz w tym momencie dostał osienia, ja tylko przypominam. So, for example, a cargo of oil, czyli ładunek jakiegoś oleju, ropy. Czy na przykład przy jakiejś kontroli, gdy będziemy musieli powiedzieć na przykład policji, co my tam właściwie przewozimy. My cargo is food and furniture. Czyli moim ładunkiem jest jedzenie i meble. Bo ten ładunek to jest coś wrzuconego na ko and go. What is your cargo? Kolejne bardzo fajne słowo, bez którego nie wyobrażam sobie pracy. Nikogo chyba w transporcie, w logistyce nie wyobrażam sobie właściwie, że ktoś międzynarodowo mógłby nie znać tego słowa: valid. To słowo oznacza coś ważnego, ale nie na zasadzie istotnego, tylko ważnego, prawidłowego, takiego jakby zgodnego z czymś, na przykład z jakąś datą. Najlepiej podać to na przykładzie. Jakiś dokument. A document is valid until May 2025. To na przykład jakaś karta, nie się na tych dokumentach transportowych, ale załóżmy, że jest jakaś Karta czegoś tam, So my ex-card is valid. Więc ta karta jest ciągle ważna i warto zapamiętać to słowo, bo ono także jest ważne, chociaż w tym znaczeniu important. Zaś w przeciwieństwie tego słowa, tutaj masz właściwie dwie możliwości. Możesz powiedzieć not valid, ale możesz też powiedzieć invalid, czyli że coś jest nieważnego. Dla przykładu, my driver's license, czy ktoś by mógł powiedzieć driving license, jest invalid czyli jest nieważne moje prawo jazdy jest nieważne o the document is invalid ten dokument jest nieważny zatem te dwa słowa warto zapamiętać zrobiło nam się trochę tłoczno chyba jesteśmy przeładowani overloaded i teraz wjeżdżamy na autostradę no właśnie jak to powiedzieć 3 2 1 start Możliwości jest więcej niż ci się wydaje. Ale zanim ci odpowiem jednoznacznie na to pytanie, to muszę ci się do czegoś przyznać. Ja tak właściwie nie wiem. Nie wiem, jak powiedzieć jednoznacznie autostrada po angielsku, bo wiesz co, oni sami tego nie wiedzą. Prawdopodobnie kojarzysz to słowo highway, no i kiedyś tam w rozmowie z moim kolegą Amerykaninem użyłem tego słowa highway, i on tak mówi: Wiesz co, właściwie to my mówimy częściej freeway. Ale nie, czekaj zaraz, zaraz. Highway też jest okej. Okay. Czy nie, jaka jest różnica między highway i freeway? Poczytałem sobie o tym tak na szybko i nadal nie wiem. Być może. the Ktoś pomoże mi w sekcji komentarzy. Tam na jednej są bramki, na innej czasem są. Jedna jest taka bardziej obwodnica między miastami. I pewnie są tam jakieś różnice kwalifikacyjne. Natomiast znów gwarantuję ci, że jeżeli użyjesz słowa highway czy też freeway, to każdy zrozumie, że chodzi o jakąś taką szybką drogę, na której prawdopodobnie jeździ się bardzo szybko. Prawdopodobnie, być może czasami trzeba będzie zapłacić. I jeden powie freeway, drugi powie highway. Przyjdzie trzeci, wyjaśni różnicę między tymi dwoma. Przyjdzie czwarty, nie zgodzi się z nim, bo powie u nas w Australii jest inaczej. Dlatego twoim zadaniem jest znać te dwa słowa. Highway and Freeway. Zaś tuż z za rogu wychyla nam się Brytyjczyk i prawdopodobnie on użyje słowa Motorway. Motorway, czyli co, taka jakby droga motorowa? No niekoniecznie, ponieważ słowo Motor, coś w tym stylu wymówią to Brytyjczycy, to po prostu silnik, czyli taka droga dla pojazdów silnikowych. Albo ewentualnie sobie skróci to słowo jako M-way, bo taką formę też czasem zdarzyło mi się usłyszeć czy gdzieś tam wyczytać. Czy to są wszystkie słowa, które powinny znać osoby pracujące w transporcie? Jeżeli bym powiedział, że tak, to oczywiście bym skłamał. Twoim zadaniem jest poszerzać sobie to na własną rękę, w zależności od tego, Czym się zajmujesz dokładnie? Jakie tobie zwroty są potrzebne teraz w języku polskim, a jakie ewentualnie trzeba by przekonwertować na angielski? Dlatego zachęcam cię do czytania, do pogłębiania, do sprawdzania, przede wszystkim do rozmawiania z ludźmi, najlepiej z branży. Są do tego grupy na Facebooku, są komentarze w mediach społecznościowych. Więc każdy, niezależnie od branży, ma mnóstwo możliwości na to, żeby poszerzać swój angielski, do czego cię serdecznie zapraszam. A jeżeli potrzebujesz takiego codziennego angielskiego, takiego casual English, to na dobry start polecam Enlinado 500 zwrotów. Idealna propozycja dla osób początkujących, ale też dla tych, które już coś tam umieją. Być może chciałyby sobie odświeżyć angielski, być może chciałyby wystartować nieco lepiej w tym nowym roku. Dlatego koniecznie sprawdź Enlinado 500 zwrotów w dużym uproszczeniu, ponad 500 zwrotów podzielonych na kategorie do tego ćwiczenia, do tego materiały od Native Speakerów, wiele bonusów i mógłbym tak opowiadać i opowiadać. Dlatego pomału będę kończył ten materiał. Dzięki za obejrzenie go. Cześć, do zobaczenia szerokiej drogi.